Od czwartku 27 stycznia do 27 lutego wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. To zaskakujący dla nauczycieli podział, bo do tej pory Ministerstwo Edukacji, odsyłając część uczniów do domu, kierowało się typowym podziałem szkolnym na klasy 1-3 i 4. 8. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji zapowiada, że z końcem lutego powróci nauka stacjonarna. Decyzja ministra edukacji spowodowana jest wzrostem zachorowań. Liczba zakażeń w Polsce osiągnęła dziś rekord od początku pandemii 53 420 osób.